Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 225. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 135. Alleluja! Chwalcie imię Pana, chwalcie słudzy pańscy! Wy, którzy stoicie w domu Pańskim, na dziedzińcach domu Boga naszego. Chwalcie Pana, bo dobry jest Pan. Śpiewajcie Jego imieniu, bo jest wdzięczne. Pan bowiem wybrał sobie Jakuba, Izraela na wyłączną swoją własność. Wiem, że Pan jest wielki i że Pan nasz przewyższa wszystkich Bogów. Cokolwiek Panu się spodoba, to uczyni na Niebie i na ziemi. Na morzu i we wszystkich głębinach. Sprowadza chmury z krańców ziemi, wywołuje deszcz błyskawicami i dobywa wiatr ze swoich komór. Poraził pierworodnych w Egipcie, od człowieka aż do bydlęcia. W Tobie kraju egipski zdziałał znaki i cuda przeciw faraonowi i wszystkim jego sługom. Poraził wiele narodów i zgładził królów potężnych amoryckiego króla Sichona i Oga, króla Baszanu i wszystkich królów kananejskich. A ziemię ich dał w posiadanie, w posiadanie Izraela, swojego narodu. Twe imię, Panie, trwa na wieki. Twa pamięć, Panie, z pokolenia w pokolenie. Pan bowiem zapewnia praworządność swojemu ludowi i lituje się nad swymi sługami. Bożki pogańskie to srebro i złoto, dzieło rąk ludzkich. Mają usta, ale nie mówią, mają oczy, ale nie widzą, mają uszy, ale nie słyszą, i nie ma tchnienia w ich ustach. Podobni są do nich ci, którzy je robią, i każdy, kto w nich ufność pokłada. Domu Izraela, błogosław Pana, domu Aarona, błogosław Pana. Domu Lewiego błogosław Pana. Wy, co boicie się Pana, błogosławcie Pana. Niech będzie błogosławiony Pan z Syjonu, który mieszka w Jeruzalem. Alleluja. W księdze Hioba, rozdziały 41 i 42, Bóg kontynuuje swoje przemówienie, opisując potęgę Lewiatana aby podkreślić swoją wszechmoc. Hiob, uznając Bożą wielkość i swoją małość, wyznaje swoją niewiedzę i skruchę. W rezultacie Bóg przywraca mu zdrowie, podwaja jego dawne bogactwo i błogosławi go nową rodziną, wynagradzając jego cierpienia. Oto zawiedzie twoja nadzieja, bo już sam jego widok powala. Kto się ośmieli go zbudzić? Któż mu wystąpi naprzeciw? Kto się odważy dotknąć mnie bezkarnie? Wszystko jest moje pod całym niebem. O członkach jego nie będę milczał, będę mówił o sile niezrównanej. Kto odchyli wierzch jego odzienia i dotrze do podwójnego jego pancerza? Czy otworzy mu paszczy podwoje? Dokoła jego zębów groza. Grzbiet jego to rzędy tarcz, spojony jakby zamknięty pieczęcią, jedna do drugiej przylega, nawet powietrze do nich nie wejdzie, każda mocno przystaje do drugiej, są połączone i nierozdzielne. Jego prychanie olśniewa blaskiem, jego oczy jak powieki jutrzenki. Płomienie buchają mu z paszczy, sypią się iskry ogniste. Dym wydobywa się z nozdrzy, jak z kotła pełnego wrzątku. Oddechem rozpala węgle, z paszczy tryska mu płomień. W jego karku drzemie potęga, a przed nim, skacząc, biegnie przerażenie. Opasłe części ciała lgną do siebie, jakby ulane, nieporuszone. Serce ma twarde, jak skała, jak dolny kamień młyński. Gdy wstaje, mocni drżą ze strachu i przerażeni tracą przytomność. Bo cięcie mieczem bez skutku, jak dzida, strzała czy oszczep. Dla niego żelazo to słoma, brąz niby drzewo zbutwiałe. Nie płoszy go strzała z łuku, kamień z procy jest źdźbłem dla niego. Dla niego źdźbłem maczuga, śmieje się z dzidy lecącej. Pod nim są ostre skorupy. Ślad jakby wału zostawia na błocie. Głębie wód wzburzy jak kocioł. Morze przemienia w garnek aptekarza. Zanim smuga się świeci na wodzie, topiel wydaje się siwa. Równego mu nie ma na ziemi. Uczyniono go nieustraszonym. Każde mocne zwierzę się lęka. Jego króla wszystkich dzikich zwierząt. Hiob na to odpowiedział panu i rzekł. Wiem, że ty wszystko możesz, co zamyślasz, potrafisz uczynić. Kto przysłoni plan nierozumnie? O rzeczach wzniosłych mówiłem. To zbyt cudowne. Ja nie rozumiem. Posłuchaj, proszę. Pozwól mi mówić. Chcę spytać. Racz odpowiedzieć. Dotąd cię znałem ze słyszenia, teraz ujrzało cię moje oko. Dlatego odwołuję, co powiedziałem kajam się w prochu i w popiele. Skoro Pan te słowa wypowiedział do Hioba, przemówił i do Elifaza z Temanu. Zapłonąłem gniewem na Ciebie i na dwóch przyjaciół Twoich, bo nie mówiliście o mnie prawdy, jak sługa mój Hiob. Weźcie teraz siedem młodych cielców i siedem baranów. Idźcie do sługi mego Hioba i złóżcie ofiarę całopalną za siebie. Mój sługa Hiob... Będzie się za was modlił. Tylko ze względu na niego nic złego wam nie uczynię, choć nie mówiliście prawdy o mnie, jak sługa mój Hiob. Poszli więc Elifas z Temanu, Bildat z Szuach i Sofar z Naamy. Uczynili, jak mówił im Pan, a Pan miał wzgląd na Hioba. I Pan przywrócił Hioba do dawnego stanu, gdyż modlił się on za swych przyjaciół. Pan dwukrotnie powiększył mu całą majątność. Przyszli do niego wszyscy jego bracia, siostry i dawni znajomi, jedli z nim chleby w jego domu i ubolewali nad nim, i pocieszali go z powodu nieszczęścia, jakie na niego zesłał Pan. Każdy mu dał jeden srebrny pieniądz i jeden złoty kolczyk. A teraz Pan błogosławił Hiobowi tak, że miał czternaście tysięcy owiec, sześć tysięcy wielbłądów. Tysiąc jarzm wołów i tysiąc oślic. Miał jeszcze siedmiu synów i trzy córki. Pierwszą nazwał gołębicą, drugą kasją, a trzecią rogiem z kremem do powiek. Nie było w całym kraju kobiet tak pięknych jak córki Hioba. Dał im też ojciec dziedzictwo między braćmi. I żył jeszcze Hiob 140 lat. I widział swych synów i wnuków cztery pokolenia. Umarł Job stary i w pełni dni. Ewangelia według Świętego Łukasza, rozdział 13, wersety od 18 do 35, opisuje Królestwo Boże jako małe ziarno gorczycy i zaczyn, które rośnie w życiu, oraz wzywa do wejścia przez ciasne drzwi, co oznacza nawrócenie. I prawdziwe podążanie za Bożym Słowem. Jezus lamentuje nad Jerozolimą, wyrażając smutek z powodu jej niechęci do przyjęcia Jego przesłania, i przewiduje, że wielu będzie musiało przejść przez cierpienie, zanim doświadczy pełni Bożego Zbawienia. Mówił więc: Do czego podobne jest Królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, także ptaki podniebne zagnieździły się na jego gałęziach. I mówił dalej. Z czym mam porównać Królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło. I przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś go zapytał, Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich. Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi. Gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro pan domu wstanie i drzwi zamknie. Wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: Panie, otwórz nam! Lecz on wam odpowie: Nie wiem, skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić: Przecież jadaliśmy i piliśmy z tobą, i na ulicach naszych nauczałeś. Lecz on rzecze: Powiadam wam: Nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa, i siądą za stołem w Królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi. W tym czasie przyszli niektórzy faryzeusze i rzekli mu: Wyjdź i uchodź stąd, bo Herod chcecie zabić. Lecz on im odpowiedział: Idźcie i powiedzcie temu Lisowi: Oto wyrzucam złe duchy i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia będę u kresu. Jednak dziś, jutro i pojutrze muszę być w drodze, bo rzecz to niemożliwa, żeby prorok zginął poza Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do Ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić Twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła, a nie chcieliście? Oto dom Wasz tylko dla Was pozostanie. Mówię zaś Wam, nie ujrzycie mnie, aż nadejdzie czas, gdy powiecie, błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok do usłyszenia.